Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, a dziś chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek z cyklu Nostalgią w pysk. Słuchajcie, jak słyszycie po moim głosie, jestem chory, ale dzisiaj postanowiłem, że zrobimy sobie gierkę, która w mojej opinii jest dosyć interesująca. Myślę, że niektórzy mieli możliwość w nią zagrania, a jest to Swords and Sandals 2 Emperor's Reign. Okej. Żeby nie było, że jest jakiś tutaj desync audio, zróbmy teraz tak. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Okej. Mamy krótką synchronizację, tak więc możemy jechać z koksem. Jest to kolejny odcinek z cyklu Nostalgią w pysk, tak więc mam nadzieję, że wam się spodoba. I teraz lecimy z koksem. Okej. Zobaczmy, czy wszystko się nagrywa. Będziemy musieli stworzyć sobie gladiatora. Dobra, tutaj mi się audio nagrywa, tutaj również się nagrywa, tak więc elegancko. Tak więc dobra, tworzymy sobie gladiatora, nazwijmy go Cymbał. A, Cymbał możemy tylko nazwać, dobra. Teraz wybieramy sobie kolor skóry jego. My zróbmy z niego takiego... O, kurde, nie, dobra, nie, takiego zrobimy. Teraz wybierzemy mu jakąś fryzurę. Dobra, niech będzie takie. Teraz zróbmy mu jakiś zarost, żeby nie było, że będzie, kurde... Goły jak pupa niemowlaka, czyli ja na przykład. I powiedzmy, że zrobimy coś takiego. O. I teraz tak. Damy mu trochę, trochę siły. I tak tutaj po trochu damy mu, żeby nie było. A, już więcej nie możemy dać. No dobra, no to elegancko. Stworzyliśmy sobie Cymbała. Mamy teraz prolog. Okej, okay, Cymbał, Cymbał. Jezus Maria. Ale beka, że moje imię jest tutaj ten... pokazane, nie? W sensie, no, może nie do końca moje, ale wiadomo, mojej postaci, nie? Okej, drzwi się otworzyły, tutaj padło światło. Tak, teraz będziemy musieli pójść na arenę i udowodnić, że jesteśmy coś warci, okej. I co teraz? Są tutaj wszyscy stoimy, tutaj jest jakiś kołek, który do nas tutaj coś gada. A mój oczywiście nie może z Bekim robić, bo sobie tak ciśnie pompę z niego, co widać. O, i się wkurzył. Widzisz, po co go denerwowałeś? Po co go, typie, denerwowałeś? Okej, okay, level pierwszy musimy bić się z... jako Fearful Prisoner, czyli z więźniem, okej. Okay. Podchodzimy do niego. Okej. Okay. Dokładnie, o to chodziło. Czy chcemy więcej siły, czy czego chcemy więcej? O, a, do ataku sobie zwiększymy. I możemy tak zrobić, czemu by nie? Dzień pierwszy, Glorious Freedom. Okej, okay. Co możemy tutaj zrobić? Czy możemy kupić jakiś sztylecik? Nie, absolutnie nie. Nie możemy nic kupić, bo to potrzebujemy na level 6. Dobra, nie denerwuj się, gościu. Chciałem tylko zobaczyć, czy coś mogę zrobić. Ale jak widać, nic nie mogę zrobić. Dobra, wyłazimy stąd. Magic Shop. Sorry. To może u ciebie coś zrobimy. Dobra, tak więc spróbujemy naszej pierwszej walki. Idziemy, idziemy, idziemy. Walimy, walimy go na sukę. Yes! Simon śmietniku, kurde jeden. Jeszcze raz ci dam, kurde, cwaniakować tak do mnie. Oczywiście do ataku sobie weźmiemy. No i defensywę, czemu by nie. Dobra, mamy już level trzeci, tak? Dobrze widziałem? Dobra, jak widzicie tutaj biegamy sobie po sklepach. Ale się okazuje, że tutaj nic nam ciekawego nie mogą dać. Szkoda, bardzo szkoda bym powiedział. Bo ja bym tutaj coś ciekawego sobie kupił. Dobra, to zobaczmy sobie. Teraz on ma level trzeci, ja mam level trzeci, dobra. Elegancko. Co tu możemy zrobić? With the crowd? O, to nie pamiętam, co to jest. No dobra, podchodzimy do tego ziomeczka. Dawaj tutaj do mnie. Yeah! Ale został pociśnięty frajer. Dobra, gdzie ja mam tutaj w ogóle level? Dalej trzeci mam. Dobra, ale teraz tak serio. Gdzie tutaj można armor kupić? O, tu można kupić, bo zapomniałem. A, nie mam tyle golda, okej. Okay. Jezu, czemu to jest takie wszystko drogie? O, ale to mogę już mieć. Jakąś tarczę by mi się przydało.
O, dzień drugi już mamy. O, proszę. Level trzeci, level czwarty się napierdzielają ze sobą. Elegancko. Teraz to jesteśmy, kurde, potężniejsi. Teraz to ja przynajmniej mogę coś zrobić, kurde, moim sztylecikiem. Chodź tutaj, gnoju, ale ci wsadzę teraz parówę do gardła. O, pajak oberwał, widzisz, gościu? Proszę bardzo, patrzcie, jak został pociśnięty. Już level czwarty mamy. Elegancko, kurde. To co, możemy sobie zwiększyć atak na przykład, defensywę. O, i elegancko, jesteśmy teraz potężniejsi, o to chodziło. Dobra, czy bym mógł sobie kupić już? Nic nie mogę kupić z tych broni. A to? Mogę tylko wtedy, kiedy będę miał 2700 tych końców, tak więc zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Dobra, zróbmy to. Level czwarty się napierdzielałem ze sobą. Dobra, lecimy z koksem, patrzcie, kto to w ogóle jest? Jak ty, kurwa, masz na imię? Proszę bardzo, mistrzowsko porobiony gościu. Dobra, mamy level już piąty, o kurde. 90 HP, on ma 160, o kurde, to już będzie gruba ryba. Ma Danus Jaris na imię, dobra. Jak ci, kurwa, na imię, Danus Jaris. Tak więc napiszcie w komentarzach, czy wy też pykaliście sobie w tę gierkę, bo jestem po prostu ciekaw. Dla mnie to jest dosłownie nostalgią w pysk, bo ja już kiedyś w to ogrywałem. Pamiętam, jak kurde kiedyś w podstawówce się napierdzielało w tę gierkę. To było coś pięknego po prostu. Ale bitka, kurde. W złym momencie chyba to zrobiłem, wiecie? Chociaż trochę mniej ma HP teraz, gościu. Patrzcie, w ogóle nie mówcie, że go porobimy. Ja pierdziele, pokonałem gościa o level wyższy niż ja. O kurde, ty, można stąd wyjść już? Ja bym chciał stąd wyjść. Mamy bossa, pierwszego bossa, jedziemy z koksem. Teraz się będzie pitolenia o Chopinie. Teraz walczymy o nasz honor. Szybko, 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 dawaj, 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 gościu, bo przez ciebie stormami pójdę. O nie! O się, kurde, wybronił frajer. Nie tak prędko, gościu. Pa, dostaniesz teraz w pizdę dosłownie, nie? Proszę bardzo. Mistrz jest tylko jeden, proszę państwa. Elegancko. Patrzcie, co żeśmy zrobili, kurde. O, elegancko. Coś jeszcze możemy kupić? Dobra, na razie nic nie musimy. Ogarnijmy sobie w takim razie jakieś ubranko, żeby w miarę, wiecie, się prezentować dobrze. O kurde, patrzcie, teraz to my normalnie, kurde, jesteśmy łotry, kurde, gangusy nie z tej ziemi. No kurde, patrzcie, jak jestem przygotowany na bitkę, hehe, dobrze. Level 5 i level 5. Ile mamy? 90? No to jesteś praktycznie równy mój przeciwnik. Tak więc dajcie znać w komentarzach, jak wam się grało. Tak więc dajcie znać w komentarzach, jak wam się grało w tę gierkę, o ile graliście. Ole, dostał, kurde. No elegancko. Proszę bardzo, mistrz jest tylko jeden. Elegancko, patrzcie, jak ładnie żeśmy, kurde, polecieli. Dobra, mamy tutaj jakąś... O Jezu, jaki słab, jak bez kitu, patrzcie, widzicie to? Proszę bardzo, kurde. Zero w ogóle jakiegokolwiek tego wysiłku. Tak więc jak wam mogę powiedzieć dużo na temat tej gry, to jest to, że bardzo mówię, jest to dla mnie nostalgiczna gierka. Jest, jeżeli chodzi o grafikę, to bardzo prosta, jak widzicie. Soundtrack w tej gierce również jest całkiem bardzo interesujący, muszę przyznać, jak na grę przeglądarkową. I kto wie, może kiedyś sobie znowu w tę gierkę zagramy na jakimś live'ie, czy w ogóle odcinkowo, czy coś. Bo tak na razie postanowiłem zrobić z tego jedno odcinkowca w postawie właśnie w postaci, nie w postawie, tylko w postaci nostalgią w pysk. Myślę, że wam się podoba, bo myślę, że dla większości z was jest to jakaś nostalgiczna gierka. Proszę bardzo, jak widzicie, kurde, no w pizdę dostają niemiłosiernie wszyscy po kolei. Tutaj widzę, że mamy już z kolejnym typem potężnym do czynienia. Proszę bardzo, kurde. O, tournament, możemy teraz się znowu z ludźmi naparzać. O, mamy jakieś tutaj ten, do psychiki.
O proszę. Ja w ogóle życia nie mam. Jak ja miałem to wygrać? Ja pierdolę, przegrałem tournament. Ja się do serio popłakałem, ludzie, nie widzicie tych prawdziwych łez. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jest to taki dosyć krótki odcinek, ale przynajmniej coś jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dzisiaj, ponieważ wy to widzicie w piątek, ja jestem w pracy, kiedy wy to oglądacie. Zrobimy sobie streama na luzie znowu z ekipą. Możliwe, że około 19 albo 20 zobaczymy, jak to będzie. Jak się będę czuł, bo oczywiście jestem chory, kiedy to nagrywam. No i oczywiście coś, co powiedziałem na wczorajszym live i trzeba tu powiedzieć, to proszę bardzo, taki mamy wynik wyświetleń kanałów, wyświetleń na moim kanale. Uważam, że jest to bardzo fajna liczba, a jako, że ja to nagrywam 30 września, czyli już ostatni dzień września, tak więc mam nadzieję, że październik będzie ciekawy i uda nam się wbić pełen melon. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!